No cześć, witajcie ogólnie w kolejnym odcinku Construction. No w zasadzie to ze mną jest Jingis, ale to już pewnie słyszeliście. Jak słyszeli, jak słyszeli? Co ty tam będziesz tu mówił? Nic nie słyszeli. Dzień dobry wszystkim. Nie będę obcinał początku. No ty, ja ci, ty se niczego nie obcinaj. Bo zobacz, co ja zrobiłem, basza. Oddaj ładunek. Ogólnie to żeśmy wpadli do dołka z Jingisem. Ja nigdzie nie wpadałem. No jak nie, a tutaj ten, ja wpadłem tutaj, bo Jingis się zawiesił, słuchajcie, na tamtej kupce pompą. Którą Husiek stworzył. No tak. No i słuchajcie, nie mogę wyskoczyć. Zawiesił się Jingis, ja go chciałem popchnąć, popchnąłem Jingisa i nagle mnie wyrzuciło. Wyskoczyłem. Zadanie 3-3, oczyść teren z buddego, tego wariata. Tam możesz to ustawić, wiesz, o właśnie, szybciej się składa, wiesz już. Znaczy wiecie, no. No nie będziemy się tak... No plac budowy, no weź go tam machnij tutaj, będziemy patrzeć. Czekaj, bo ja muszę coś... Cożeś tam zrobił. Słuchajcie, nie wiem czemu, czy może byśmy trafili na taką misję mega zbugowaną, bo to po prostu masakra czasami. Dobra, naprawimy to. No ja? Weź się wynoś tam. No już no. Wyniosłem. No ale żeś parę cegieł i znowu zalej lej beton. Betonem. Tam się lej betonem. Dobra, idę lać. Czekaj, ja zobaczę, co mamy kolejnego. O, to już 6, 7, 8. Drewno świerkowe i dwie belki świerkowe. Teraz ja dopiero zablokuję tą drogę. A co się będę szczypał, nie? To ja, panie Jingis, do tartaku. A ja będę lał? No. Znowu ja? No. A... No, czy masz to, że jechać do tartaku, to ja mogę lać. No to ja jadę do tartaku. To ja tutaj. Jest w tym ten. Ale ty podejdź mi jeszcze betoniarką. No. Ale nie wieszaj tam, bo znowu się wywiesisz. O, jak byś mi tu mógł. No już. Ups. No idzie trochę na budynek, żeby wjechał. Cicho. Ej, no jak nie? No skręcaj, nie? O! A chciałem ci powiedzieć, że się zawiesiłem. No nie, znowu. Jeszcze nie. Dobra, wyjechałem. I tam, bokami se przejedź. Podnieś to do góry trochę, nie? Co? No dobra, nic już. Uwaga. O, nie. O, zawiesiłem się. I co teraz? Mówiłem, żebyś tam nie wjeżdżał. Tu na brzegu trzeba było to zrobić. Ale to... tutaj ogólnie jest zakonaty. Taka chwila. Ja zaraz to naprawię. My nie mamy spychacza, nie? Nie, jeszcze. Kurde, to to będzie coś. Ja to naprawię, czekaj, ja już to naprawiam. Ja to naprawię, naprawdę. Chcielibyśmy sobie spycha i byśmy to zepchali wszystko. Bum! Jednak się nie dało, tak? Raz. Bum! Jeszcze tak nie... Czemu tak się nie dało? Ty musisz wsiąść do tej zielonej, włączyć wsteczny, a ja cię pacnę. Co ty o tym sądzisz? No. Gotowy? Nie. No to powiedz kiedy? Bo mnie palce świerzbią. Już? Masz świerzba, a co, jak się ten... Ale po co ty się wyniosłeś nią tą? No papa, no patrz, jak tutaj nas cofam pięknie, ładnie, idealnie. Dobra, gdzie mam jechać? Do tartaku? Po co? Tak, no. Po co mam jechać do tartaku? Jakieś drewno świerkowe i jakieś tam 8 metrów czegoś tam. O, jak What? Pięknie. No właśnie. Jak pięknie, nie? Sprawdź sobie na tym.
Dobra, jak dojadę, to będę wiedział. Tylko muszę ci zaraz awansować. W ogóle ty mi tak cały czas musisz awansowywać, ja nie wiem, raz nie możesz, a porządnie? No nie mam. No musisz się jakoś nauczyć awansować mnie. No skręcaj normalnie, dobra. Jak, czym to się było moja kamera? A ten, dobra. Dobra, jadę, tartak. Kurwa! Odwiedzić. Znowu wiszę. No jebam, masz, mówiłeś, że to takie proste. Zobacz, jak to po prostu. Bo to komuś się zachciało tutaj, nie wiem, górki kopać. No tak, a nie wywozić i sprzedawać, nie? Oj, no nie pojedzie, no koniec. Ale to było piękne. Ja to też zaraz pojadę kupiec spychać i to zepchnę. No nie wiedzę tam, no nie, kurwa nie wiedzie, no nie wiedzie. Wiedzie, tylko mówiłem, że źle żeś ustawił tą sikawkę betonową źle żeś ustawił, bo trzeba było ustawić na wjeździe tylko do tego placu, żebyś sięgnął. Długa rura. Czym to się obracało to gówno? Które gówno? X-em, żeby w drugą stronę lało? No. Czekaj, jestem w tartaku. Brum, brum. Podjeżdżam tutaj do ziuta. Hamuj! Wsteczny, dobra. Hamuj. Wysiadaj. Siema. Tu. Co ja mam kupić? A, bo nie wiem właśnie. Zamknij. Gdzie to się sprawdzało te zlecenia? Dobra, etap. Zalej betonem, etap 7. 2 razy drewno świerkowe 8 metra w startaku. 2 razy belki świerkowe 5 metrów w startaku. Drewno świerkowe 0,8 metra i belki świerkowe. Dobra, zamknij. No i co, będziemy kupować. Drewno świerkowe 2 razy i belki 2 razy. Kup. A. Czekaj, już awansować muszę. To jest też porąbane. Ja już kupiłem. No ale ja musiałem to zezwolić na to. Aha, no tak. No właśnie. Belki to tam, tutaj to, dobra. Wydaj. No pojechali. No pojechali, pan! Ja muszę tym tu rozłożyć podpory. Ja nie pamiętam, czym to się rozkładało. Czym się rozkładało podpory? To widział, żeby tyle normalnie. Ach, szkoda gadać. Panie, panowie. Czym się przyłączyło? No? Pora musi być podniesiona. Czym się sterowało? No dobra, tak. Czym się przełączało? To tyle dobrze, że to lanie betonem jest znacznie szybciej, a nie tak jak kurde kopanie, pamiętasz? Ja pierdolę. No. Kopanie to było przeklapane. Zaczep ładunek. Orzesz w mordę. Co? Takie duże to trochę, wiesz? Trzeba sobie wziąć jakoś tą ciężarówkę. Z zaczepą albo coś, o. Czym to się obracało? Chuje. A ty? Jakie chuje? O co ci chodzi?
chuje, muje, dzikie węże, Dżingis Tartaku. Dżingis Tartaku. Tak, już ci się nawet nie rymuje nic. Zmęczony chyba jesteś. Chuje, muje, dzikie węże, Dżingis Tartaku. A co dziś będzie chuje się? Tranie sobie pierze. Faktycznie ci się zrymowało. Masakra. Lepiej ci się nie mogło zrymować, nie? A ja się na tym nie znam, nie znam rymów. Wymyślam rymy. Nie, bo ja muszę to naprostować to. O, jest dobrze. Dół. Dobra, dzisiaj zrobię taki najbardziej pojebany odcinek. Tak. O co? A tak. Każdemu raz do roku się należy, nie? Tak, każdego raz do roku bije w gaźnik. Dobra, ale się pięknie. I jeszcze drobineczkę. Z tego betonu. I tak troszeczkę. I opuszczamy to do siebie, podciągamy. Nie, nie zrobię. Miał się nie obracać. Nie zrobię, dokładnie, nie zrobię. Pierdziela. Nie w tą manieczkę, ale w tą manieczkę. Opuszczamy troszeczkę i zostawiamy ładuneczek i bierzemy drugi. Ciekawe, czy nam starczy tego miejsca? Rozkładania tego badziewca, że my tam sięgnął. Obawiam się, że chyba nie do końca, no ale... No proszę cię, niech wystarczy, no proszę cię. Proszę, 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 proszę. Wystarczy. Wystarczy, jak miło. Bierz to. Weź to. Proszę podnieś. Mocno. No do góry, nie? Ty się nic nie odzywałeś, jak ja tak ładnie mówiłem. Nie chciałem ci przeszkadzać. Ale proszę, unieś. Niech to stanie. Niech to stać. Unieś go. No, unieś, zrób coś. Dobra, nieważne. Wiesz, jak ja to marnąłem szybko? O, jest dobrze. Dobra, 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 dobra. Pykuś, pykuś. Już jest dobrze, już jest wyprostowany. Tak, jeszcze nie, jeszcze troszeczkę trzeba go wyprostować, bo zahaczy, zahaczy o ściankę. Będzie źle. Nie w tą manieczkę. Jak to jeszcze jestem na tym? Nie, no dobrze, już teraz patrzcie. Patrzcie, jak pięknie ja tu wjadę. Jak ja tu wejdę normalnie z poślizgiem. Ciek nic nie mówi, on się chyba przeraził mną dzisiaj. Poślizgiem? No. Kupiłeś sobie żel intymny na bazie wody? Nie. No mam na bazie maści do dupy. Czym się składało szybciej? Backscape? Dobra. To proszę maści do dupy. Ale tu. Jeszcze muszę pojechać po dwie te. Odjechać kawałeczek. Tylko malutko, bo deski wieziesz. Jedź powoli. To skupienie, jak na zbieraniu grzybów. Tak, w lesie z papieżakami. Nie wiem, ja nie lubię zbierać grzybów. Znaczy, nie lubię. Nie lubię grzybów, to nie zbieram. Nie jesz grzybów w ogóle żadnych? Nie. Jak już to pieczarki, ale to naprawdę mała ilość, to musi być znaczy, takie ja to jakieś, lubię grzyby, takie... na przykład kurki lubię, wiesz? Aha. A sos z kurek? Jadłeś kiedyś? Ja nie wiesz, ani sosów grzybowych, ani grzybów. Jak już to mówię, to pieczarki, ale to nie dużej ilości, to też takie od zmuszenia, bo pizzy. Na przykład, bo na pizzy jest, nie? Czy tam gdzieś zamawianej, czy coś, ale tak to nie. Mhm. To taki jesteś ten. Wybrzydzających usiaczek jesteś. Tak, mnie tam grzyby cię nie ruszają. Oczyść teren budowy, o zajebiście. Żeś oblał? No. Fajnie było?
Zajebiście. Dobrze, bo ja też już jeszcze tylko noszę deseczki. Kurde, bo beton się na ziemię leje. Jak ja pierdzielę. Nie rozlewaj betonu. Ej, no nie wysiadaj, co ty robisz? Ej. Już to biorę, już zaraz będę. Uno minutę, mój boss. Mła boss, tak? Jak to się mówiło? Mła boss czy mój boss? Nie wiem. A po jakiemu? Nie wiem. Ludzie, jak ktoś ogląda to do ciebie, to jest takie, ja pierdzielę. Ale oni są pojebani. Ja idę ładunek zabezpieczyć. Pa. No pisze, że zabezpieczony. No i do pana jednej. No i pojechałem. Górne też? O, elegancko. Musi być zabezpieczony. Dobra, wkładaj do ciężarówki, nie? Jeszcze raz backspace. Jak się nie zabezpieczył, ja się zdenerwuję, wiesz? Zabezpieczyłeś się? Czy nie? No pisze, że jest zabezpieczony ładunek, ale jeszcze raz sprawdzę. Ja pierdasz. Co tam? Bo panie, jaki ósmy etap. No. Cztery duże dachówki szare, dwa razy materiał izolacyjny i dwa razy asfalt. To co tam, droga asfaltowa będzie przy tym? No tak. Zabezpieczyło się, dobra. Mogę popierdzielać. Rozbudowę. A tutaj trzeba dać, a to żurami. Gdzie to mnie ciągnąć? Nie. No dobrze jadę, no. Pere. Dlaczego? Jestem ciekawy tylko w tej grze, czy oni mają tylko z manem podpisaną umowę, a żadne, tak, żadne bo, inne ten? Czy umowę, może licencję tylko od nich dostali. No bo to tylko wszystko manami tu jeździmy. Tak. Ja bym chciał jakimś Volvem pojeździć, na przykład Scanią. Ej, Volvo. O, widzę tam dźwięki zjedzie. Ty byś nie chciał? Widzę go. Siedzę na żurawiu i cię widzę. Jestem w skrzyżowaniu. O, gdzie się tam robisz na tym żurawiu? Siedzę. Jak bocian w gnieździe. Ja już jestem prawie na miejscu. Elegancko ja jadę w ogóle. Nie mówiąc przepisów, jadę prawie. Co ty żeś tutaj wymurzdżył? Żeś tu nastawił jakichś dziwnych okien. Gdzie jest rozładunek na górze? Tak. Będziesz rozładowywał? Znaczy wiesz co, może sobie zrobię tak, że zrzucę to tutaj, gdzie ten, nawet na drogę. Pojedziesz po ten asfalt i tak dalej. Dobra, i to se rozładujesz. To... Jak se? A ty co będziesz robił? Ja rozładuję teraz to, nie? Tylko sobie to zwalę, tylko... Znaczy się to wyjść i ci odbezpieczyć, tak? Tak, odbezpieczę sobie to, tylko zrzucę. No to już masz. Zbieraj. Ja pojadę po asfalt. No gdzie masz ten? Halo. No gdzie masz ten właśnie haczyk? O. Ale merdasz tym haczykiem? No. Smyk, łap. Ja patrzę, obserwuję. O, jest, masz, widzisz, brawo. Z dwoma. I zaraz rzuci pewnie. Jak on nie dba o materiały budowlane. Zobaczcie, rzuca tymi paletami na lewo i prawo, no. To ja do składu budowlanego będę musiał jechać, tak? Tak. O, no to w składzie, ja sobie tam pogadam. Tam była fajna baba chyba. W składzie. Ty, wypadł stąd, co tym busem, nie widzisz, że to teren budowy, won normalnie, naokoło, objazdem. Linia jedna. Nawet pobudować człowiekowi nie dadzą normalnie, nie? Ładnie. Dobra, wsiadaj. Ja wsiadam.
Bum, bum, bum. Składu budowlanego teraz. Tu jest najbliższy skład budowlany. Ja muszę zaraz go sobie zaznaczyć. Stacja kolejowa, sprzedawca pojazdów. Nie, to nie było w tą stronę. Fabryka ścian, skład budowlany tu. Dobra, jedziemy. No pojechali. No. Durna gra. Ale ten. I góra. Zielone światełko miałem. Więc sobie przejechałem na zielonym światełku. Uuu, ktoś tu się zatrzymał na czerwonym. To było jeszcze zielone. A ja tutaj popierdzielam. Usiek. Ja tu popierdzielam, wiesz? Bardzo dobrze. Tu jest gdzieś ten skład budowlany. Jak tam wjechać do niego? Mhm. Jeszcze jedna i będę czekał na pana Jigisa, co sobie to rozładuje. To jest brama. I tu musimy to objechać, dobra. Tutaj było wjazdo. Gdzie ten wjazd jest? O, tu. Nie. Halo. Halo. Oho, oho, oho. Piękne. Piękne? Tak. Nie mogę. Zrobimy tak. Okej. Okay. Gdzie ten skład budowlany do jasnej cholery jest? Tam gdzie firma. Chyba ten łańcuch tutaj dzięki sobie zostawimy, a ja odwiozę pompę i odwiozę betoniarkę na naszą bazę. Tu był ten skład budowlany. No tak. Właśnie z tym takim szybkim załadunkiem to też nas nieźle. No, zabija nas w konia. Totalnie. Szybki załadunek. Co ja mam tutaj wziąć w tym składzie budowlanym? Możesz mi zobaczyć, czy muszę zobaczyć? Zobaczę. Już będę klikał. Więc tak, 4 razy duża dachówka szara. Raz, dwa, trzy, cztery, no. Później, 2 razy materiał izolacyjny. 2 razy materiał izolacyjny, jest. I 2 razy asfalt. Jest. Mhm, to fajnie. Ja mam tu niby na to jedno załadować, tak? Mhm. Fajnie. Pa 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 Dobrze, że przynajmniej już tak mniej więcej ogarniamy tutaj z tym, jak to rozkładać na szybko, nie? I to wszystko. No. To jest dobre. Czekajcie, bo muszę ustawić jakoś o tak. I to widział. Dziwnym trafem, jak skręcam kierownicą, to i żurawiem. Chociaż od żurawia jest zupełnie pewnie tylko joystick do obsługi. Od HDS-u, nie żurawia. Przepraszam bardzo, zaraz znowu mnie zaczną krzyczeć, że to nie jest żaden żuraw, tylko HDS, nie? Tak. Ach, ci znawcy na tym YouTubie, eksperci. No, pełno ich wszędzie. Tak, od budowy, tak. No, nie przewracaj się, co? Oddaj. Ale ty mamy, wiesz, że mamy 971 tysięcy?
Ja mam 300 u siebie na koncie jeszcze. Kurde, zaczepicie. Jeszcze teraz zrobimy hajs za to. Ho, no, bajka. Dopiero teraz będziemy bogaci, nie? Bogaci. Dobry był ten wybór, żeby wziąć to drogie w tej zlecenie. No tak, no ale męczyliśmy się z nim sporo, także to takie... No. Z jednej strony fajne, bo kasa jest fajna, ale z drugiej strony sam powiedz, że no proste ono nie było, no. No nie było, nie było. No, równaj się. Muszę cię postawić. Dobra. Cześć, Kuśku. Ho, 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 jaki zapas. Dobra, idę zostawić ten i przyjdę tutaj do ciebie, to się później z tobą zabiorę. Dobra, nie ma problemu, zabiorę cię ze sobą. Jakże mógłbym szefowi odmówić? To jest tylko ten obrót, kurde, mnie denerwuje, bo jest strasznie wolny. Prawo, lewo. Dobra, idę z buta do Gingisa. A co się będę spieszył i tak mi zapłacą. Spokojnie, emeryt. Jak, ten spacerek jak emeryt. Na lewo, na prawo się rozejrzyj. Tak. Czy mi się to tu właśnie takim, jak ja to postawiłem tak blisko tam? Jak to się mi udało tak blisko postawić? Dzień dobry panu, dzień dobry. Ach, czerwone. No jak to mi się udało, bo ja nie wiem. Nie jedzie, ale my i tak musimy posłać na czerwony, bo góry, do góry. No widzicie, to bym mógł przejechać. Jasne. Oplem. O, żółte i zaraz będziemy mieć zielone, ha. Elegancko. Wiesz, że przechodzę na zielonym? Niemożliwe. No. Tutaj dobrze się czujesz? Tak, i teraz stoję na czerwonym, czekam, aż mi się dla pieszych zapali. Tam jakaś pani idzie, może za niej zagadam. No tutaj małomówne są. Tu ktoś idzie, to nie idzie żadna pani. A tam idzie jakaś. Zobaczy, kto to jest. Może ją znamy. Może to Anka? Myślisz, że to Anka? Całkiem ruchable. Ruchable. Siema, lecisz do majstra? Co? Może dasz mi swój numer? Spotkamy. A dostępne są nowe zlecenia, może dla mnie zlecenie? Ale dlaczego tak odchodzisz daleko? Ej. Ej, no one ale nie są, one nie są ten miłe. A to wal się! Ty na ryj! Czarna. Czarne skło. Tak. Ale żeśmy mi to widzieli. Olała, no, słowo się nie dozwała do mnie. Dobra, teraz tutaj troszeczkę, tutaj, bo tu musimy zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. Idę sobie do Gingisa, spokojnie, spacerkiem przez miasto. Hajs się zarabia, co się będziemy spieszyć. No dobra. Świat 500 pojechał. Świat 500? No, Świat 500. A takie jojko. No wiem, jak to wyglądało. Już bardziej mi się podoba ten Fiat 500L. Ten większy, to jest spoko całkiem, a ten to taka... Nie bardzo. Kurde, no cię tak wysoko się podnosisz, bez przesady. Ale ja jestem skupiony, kurde, tutaj. Dzięki skupiony, a ja spacerek przez miasto. No i dobrze, no, musisz odpoczywać, nie? Owszem. Więc o jajce trzeba dbać. Co? Nie, no nic. To już głośno powiedziało, coś mi się... Znaczy z Młodych Wilków mi się tekst przypomniał. Młody Wilk. Oglądałeś ten film pewnie, nie? Chyba tak. Jakiś tam parę ładnych lat temu, bo to już stary polski film. I tam był taki, jak oni się bawili przemyt tego, nie wiem, plutonu, uranu czy czegoś, nie? Tam był ten uran czy pluton już był w jakiś tam pojemnikach, a dodatkowo w tych krasnalach i tam jeden z gości
właśnie wystartował w takim, wiesz, typowym ubraniu, nie? Antyradiacyjnym. To też już ten Pluton, czy tam coś był, wiesz, już w odpowiednich pojemnikach, nie? Ołowianych. No i tam właśnie był tekst, typu jak on przy tych ganiach, przy tych pojemnikach i w pewnym momencie ktoś mu to zwracał uwagę, że to nie ma takiego promieniowania, a on z tekstem: o jajca trzeba dbać! Tak samo i tu, nie? Także chcę, przydybałem do ciebie. No widzę, gdzieś wyszedł ładnie, elegancko. Ale patrz, tutaj mówią, że nie mówmy na to, czy żurówka z żurawiem, czy coś, nie? Nie mówmy na to, na HDS-a żurawa, ale tu pisze, jest napisane. Wsiąść do ciężarówka z żurawiem. Wiesz, oni to piszą, a rzeczywistość tak troszeczkę to weryfikuje. Zakładam, że oni byli po prostu tak samo, znaczy oni byli, twórcy gry nie znali się na rzeczy, nie widzieli, że to, chociaż wiesz, wsiąść do ciężarówki z HDS-em to było takie... Takie głupie. Dobra. Dwa będę musiał na górze postawić, ale się chyba da też na górze zabezpieczyć, nie? Da się. Chciałem tam zaoszczędzić jak najwięcej miejsca, ale to i tak by było bez sensu. Jedynie sobie teraz tylko, żeby jedno obok drugiego ładnie postawić, żeby można było kolejną paletę machnąć ładnie na górę i zabezpieczyć. Dobra. Pięknie. Teraz wysuwamy kole po kolejne. No tutaj to my troszeczkę nie wyciągamy tak jak powinno być, bo to powinno być wózkiem widlakiem wyciągane, nie? No. Ale to wiecie, no wybaczcie nam. Wiecie. I wszystko musi być. To się będzie z tym tak pierdzielił. No właśnie. Asfalt, nie? No chyba asfalt już ładuje. Tak. Albo materiał izolacyjny. Jedno z dwóch. Nie, materiał izolacyjny to było to żółte, czyli jakaś taka wata szklana czy coś. A, no to tak, bo to przecież wiesz, musi być odpowiednio odpowiednio ten, nie? Zabezpieczone, prawda? Uh-huh. Izolacja musi być. Dobra. Jest. Nie wysiadaj, no co ty robisz? Pierdzielę taką robotę, nie wysiadaj. No, dobra, i jeszcze ostatni. I pojedziemy i zakończymy już chyba ten, tak? Tak, zakończymy już tą budowę. To będziemy mieli taką chałupę. No właśnie, to mnie interesuje, co ty jeszcze ostatnio mówiłeś, że można prawdopodobnie te domy później wynajmować. Tak. No tak, ktoś tam pisał nam, więc... Znaczy nawet czytałem to na tym, na Krapel. Trochę machnąłem się. A wiesz o tym, że gdzieś też przeczytałem, że ma wyjść 2000 Construction Simulator, nie to ostatnio żeśmy oglądali z tym młotkiem, co ci mówiłem, no, nie? No, wiem. Tylko, że ma wyjść normalny jakiś inny. I prawdopodobnie tam już będzie w ogóle dużo więcej możliwości budowlanych. Kurde, no czego ja wysiadam? Teraz by się zabezpieczył ładunek. Dobra. Zabezpieczony. Siadaj backspace. I tam będzie w ogóle dużo możliwości właśnie budowlanych. I to będzie być fajne, nie? Wow. Jesteś w aucie? Tak. To idzie. Więc tam jakieś nawet naprawy dróg mogą być, czyli będzie można Chińczyków zatrudnić. Wow. No. A nie wiem, co. Nie, właśnie, że to mówiliśmy w komentarzu, ktoś napisał Construction Simulator. To ludzie, dajcie znać, jeżeli coś wiecie, jakąś cenę dajcie. No, ale że będzie bardzo, bardzo, w ogóle bardziej rozbudowany, nie? Od tego, co my w tej chwili gramy. Gdzie? Nie widzicie, że ja na kogutach jadę? Pokiszeniło was? Dobrze, że nie na indykach. No, właśnie. Dopiero byście zrobili indorom z korali, nie wiem co, czerwone i bura. No moja żona, jak byliśmy w Bieszczadach, kupiła... ja mam GPS włączony. Patrzy mnie tu. Ja pokazuję. Moja żona, jak byliśmy w Bieszczadach, to kupiła sobie czerwone korale i śpiewała później tam. A ty co sobie kupiłeś w Bieszczadach? A ja sobie kupiłem koszulkę z napisem Bieszczadzkie Anioły.
Oho. Nie wiem, czy kojarzy ktoś z was, znaczy może z widzów to na pewno, ale nie wiem, czy ty kojarzysz Husiak, to na górze się rozładowuje też, tak? Nie, tutaj. Tam gdzieś. Czekaj, zobaczę, gdzie to się rozładuje. No tam, po prawej. No widzę, to sobie tylko tam wjadę. Czy kojarzysz taką kapelę, czy będziesz żurawiem rozładowywał? Czy będziesz żurawiem, ty? Ja? No. Tak. No dobra, niech ci będzie. Taką kapelę jak Stare Dobre Małżeństwo. O, nie kojarzę. To jest to taka specyficzna muzyka, bo to poezja śpiewana. I powiem ci, że właśnie jak ja mam się teraz przyłączyć kamerą na ten? O, jestem, dobra. A jak się opuszczało? Aha, to nie tym. Którym się opuszczało? Już mam. I oni właśnie taką właśnie piosenkę tworzyli. Pieszczackie Anioły. I to mi się bardzo podobało i dlatego tak... Dlatego nie w tą stronę. Jaka bumerda mi się to lewituje. Dobra. I dlatego sobie kupiłem... Kurde! Koszulkę! Zresztą w dół powinno się opuszczać tylko, no! Tak! Do góry. Nie w tą stronę. O, no bo to jest do ciosu takie trochę lipne. Które są, bo... I kamery to ciężko to wiecie... To skończymy robili. Tak? Mhm. Już nie mamy żadnych ciekawych zleceń? No, z takich coś nowego... Ja muszę jeszcze obrócić, o tak, bo to wtedy będzie dopiero... Za minutę się zmienią zlecenia. To wiesz, ja to jeszcze 5 minut będę rozładowywał, nie? Okej. Okay. Tu, dobra, jedziemy. I bok. Dobrze wylądował? Tak. Się cieszę. Nie? Dachówka. To mi przeszkadza w widoku, wiesz? A, tak, trochę przeszkadza. Bo jest taki wysoki, nie? Ja to już widziałem, dobra. I właśnie tam było to Bieszczadzkie Anioły. Czy te pagórki znikną, czy one już tak zostaną na zawsze? Myślisz? Nie, powinny chyba na koniec budowy zniknąć. Ale następnym razem będziemy kopać, to nie możemy tego zrobić, takiego powojowiska masa. No to wygląda jak na polskiej budowie, to co ty się czepiasz. No. Ale my chyba gdzieś w Niemczech jesteśmy. Nie, to jest wieś, Wilkowyje? No, takie to. Takie to Niemcy. Musimy to wołać, to kurde. Wilkowice, tak, Wilkowice. Tak, na jakąś wiochę to całkiem nieźle tutaj. Ale to... O kurde, przez dach trochę przeleciałem. Zaczek się krzywo trzyma teraz, widzisz? To widzisz. Ale DPS jestem. Jestem ciekawy, czy to można zmodować jakoś te... Wiesz co, właśnie ktoś mi pisał, że jakieś tam mody jakieś są. Trzeba będzie poszukać. Trzeba cię zobaczyć na stronkę, no. Tylko pytanie jeszcze drugiej maści, czy mody będą działać przez, jeżeli będą mieć na przykład dwie osoby, nie? No to tak, no to musi być, że mody pewnie muszą mieć i ja i ty, nie? Tak, no to wtedy to dopiero jest możliwość jakiegokolwiek grania na modach, nie? A sobie zaraz skończymy nagrywać, to zobaczę. Jeszcze dwie rzeczy. Jeszcze materiał izolacyjny. Patrz, teraz tak będę
Może szybko teraz. Jak to leci? Widziałeś? I ląduj! O! Widziałeś to? Bardzo dobrze. Coraz lepiej sobie z żurawem radzisz. Ja nawet to wszystko będę robił, wiesz. Ten, zobacz. Ja bym się kamera przestawiła, nie tak miał. Nie tak, tylko czekaj. Daliśmy. Coś mi się przestawiło z kamerą, no. Teraz nie widzę. A, może na myszce. Teraz dobrze. Już jest okej. Okay. Zbliżamy się. Pum! W locie, zobacz, w ogóle w locie ja to wszystko łapię, zobacz. A zobaczysz ten ostatni zrzut jaki będzie. Popatrz na to. Gotowy jesteś? Tak. Patrz! No co jest? No przecież się zmieściło. Nie może się nie zmieściło. No nie. Dobra, to muszę to pochwycić. Mam. Ale do góry. To miało wylądować inaczej, bo to miało tu być! No dalej, nie? Nie. No coś jeszcze. O co chodzi? Co tam jest, brakuje? A zobaczymy. Procent. Coś jest pod spodem jeszcze. Materiał izolacyjny. Już jest. Okay. Na razie. Jeszcze tu. Po co materiał izolacyjny na ziemi? Jak mi się właśnie wydaje. Jest. On się przewrócił jakoś. No jeszcze jeden. Właśnie widzę go. Nie może stać na czymś? Właśnie. W Polsce wszyscy tak ładują. Dobrze? O, tak. Dobra. Patrzysz się tylko z żurawiem. Dobra, cofam. Tyk, wysiadam. Odwołaj tamtego jeszcze. Odwołać? Jak go odwołać? To jeszcze przed nim byś miał... Wsiąść do żurawia mam tylko. A, to może ja mam. Nie, tylko wsiąść. A jest teraz zresetuj pojazd do bazy. Tak. No. Dobra, jest. Elegancko. No i musimy opuścić te... No i co? Jest! Milioner! Wow! Masz. Jak to wygląda? Milion euro na koncie. Ale ładne to! To jest ładne, nie? Po co mi świetniki tak blisko domu? Nie. A, już nie ma. A, do Niemcy, oni mi zawsze śmierdzi. A tam nie możemy wejść. Ale patrz, jaką brykę mają fajną, ty. A. Widziałeś? A patrz, tam śmietniki, tam tu śmietniki. Ty, ale patrz, jeszcze zostały nasze ślady. Tak? To patrz, a sobie zobacz. Widzisz drogę? Żeby tutaj kręcili? No. Nie, czekaj, ja nie widzę tu. Widzisz, tak? Ja widzę, znaczki. Nie ma. A tu stał. Tyłu mi się podoba, fajnie. Tu stał żuraw. Nie ma. Teraz obok zamiast żurawia jest garaż, jest drewno do kominka, jest grill, parasol, stoliki, krzesła. No i elegancko. Ale oczywiście zapukać do domu nie możemy, no. Trudno, no to cóż zrobimy. No to wracamy do firmy, nie? I tak? Kończymy. To jedź, szefie, bosie, bo ja się na... Wiesz, nażurawiłem dzisiaj tutaj tak dużo, no, że normalnie już nie mogę. Zestarzałem się przez ten odcinek dzisiejszy. Normalnie, wiesz? O, rozjechałeś babę na przejściu. Ale to nie była Anka. Anki nie ruszaj, bo Anka ma jeszcze do wspomnienia dwa numery co najmniej. Anka gdzieś ma jeszcze do nas się z nami skontaktować, także... Tu idzie Ania? No. Może na dyskotece? W Tajlandii. Zatańczymy, nie Aniu, razem, wiesz, w takim trójkącie, tak tego, tak lewo, prawo. Lewo, co ty robisz, panie kochany? Nie wariuj, ty, dowieź mnie w całości, ja na imprezę idę. Śmigiełko mam. Jakieś śmigiełko? Zatarli. Znak! Dostałem w łeb tablicą. Jak ja pójdę teraz? Normalnie, nic. Majstra, jadę z roboty.
Normalnie nic nie mogę z tego zrozumieć, o co tu chodzi. O, jest gwiazdę firmy. Mhm. Jeszcze dobrze by było się z nim mieścić, nie? Trzeba go poszerzyć. No to napisz do Anki. O, betoniara ci się kręci, nie wyłączyłeś. A to ją się da wyłączyć? Ja wysiadam już. Nie wiem. Siema, jestem tutaj. No cóż, moi drodzy, dziękujemy wam za oglądanie. Tak, piruety kręcimy, zobaczcie. Czy widzieliście to? Pa, la, 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 bu, bu. Dobra, cóż, żegnamy się z wami, tak? Tak. Jak się spodobało, łapa w górę, sub w ogóle i fanpage i te inne sprawy. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejną środę. Dokładnie, trzymajcie się, ja bym jeszcze chciał na koniec tej beczce tylko wylądować. No wejdź tam do tej beczki, no wejdź, Ninjinkis, no wskocz, nie bądź taki, no wejdź, no proszę cię, wejdź, no nie chcę. Nie da się. To cześć. Yo! Na razie, pa!